Cześć, z tej strony Julka. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszamy na nowy film. Będzie to holumpeksowy, ale nie taki holumpeksowy, jakie mogliście widzieć do tej pory na moim kanale albo ogólnie na YouTubie. I pokażę Wam rzeczy, które w ostatnim czasie kupiłam w lumpeksach, ale zestawię je z innymi rzeczami z mojej szafy, które są rzeczami z drugiej ręki, z Vinted albo z innych lumpeksów. I tak, aby stworzyć ciekawe stylizacje, jak najciekawsze stylizacje, jak najniższym kosztem. Więc jeśli taki film Wam się podoba, to serdecznie zapraszam do oglądania. I pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać, mam właśnie na sobie i to jest, jak widzicie, taki t-shirt. T-shirt w paski. Wydawałoby się nic specjalnego, zwykły t-shirt, ale to jest, słuchajcie, t-shirt z firmy Uniqlo. On tutaj ma tutaj taką małą myszkę, Mickey, ponieważ jest to współpraca Disneya z Uniqlo. I nie wiem, jakie są Wasze wrażenia, ale powiem Wam, że ja ostatnio bardzo dużo dobrego słyszałam właśnie o tej firmie, zarówno na polskim YouTubie, jak i na zagranicznym YouTubie, amerykańskim YouTubie na przykład. I też gdzieś na Instagramie dziewczyny, które śledzę, bardzo dużo dobrego mówiły o tej firmie i no nie były to współprace, nie były to firmy sponsorowane. Generalnie wydaje mi się, że były to bardzo rzetelne i takie prawdziwe recenzje i ja powiem Wam, z tymi recenzjami się w 100% zgadzam, ponieważ ten t-shirt, który ja mam tutaj na sobie, który jest z lumpeksu, który, słuchajcie, kosztował niecałe 10 zł, jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Czuj, że to jest taka jakość premium. Jest bardzo solidnie wykonany, bardzo porządnie, bawełna jest gruba, a najbardziej podobają mi się właśnie w takich zwykłych t-shirtach takie wykończenia tutaj przy szyi, jakie ma właśnie ten t-shirt. To jest takie solidne, bardzo, bardzo porządne wykończenie, jest tutaj zachowana taka dbałość o szczegóły. Bardzo to doceniam w takich prostych rzeczach, jakimi są na przykład t-shirty. I dlatego ten t-shirt też mi się tak bardzo podoba i bardzo się też cieszę, bardzo, bardzo, że kupiłam go w lumpeksie za tak niską cenę. I jeśli chodzi o ten t-shirt, tak jak mówiłam, tworzymy dzisiaj stylizacje, które mają być tanie. I jeżeli chodzi o ten t-shirt i t-shirty w paski generalnie, to powiem Wam, że ja najbardziej właśnie takie t-shirty, bluzki w marynarskim stylu w paski bardzo lubię je zestawiać z czerwienią i z jeansami, które są takimi jeansami bardzo, które są takimi jeansami, wiecie, prawdziwym jeansem, takim bez elastanu, twardym, nierozciągliwym jeansem w takim klasycznym niebieskim kolorze. I właśnie ten t-shirt, który kosztował niecałe 10 zł, zestawiłam z moimi mam jeansami, które są z Top Shopu i które kupiłam kiedyś na Vinted. Kiedyś to znaczy jakieś 3 lata temu, tak sobie myślę, ponieważ był to czas, kiedy zaczynała się pandemia i bardzo dobrze to pamiętam, kiedy znalazłam je sobie na Vinted i właśnie je kupiłam. I są to spodnie, które kosztowały około 50 zł. Ja wiem, że teraz Wam nie udowodnię, że te rzeczy rzeczywiście tyle kosztowały, natomiast musicie mi wierzyć na słowo, nie mam żadnego tutaj powodu, żeby Was w tym kontekście tutaj, w tej sprawie okłamywać. Więc tak, są to jeansy, mam jeansy z Top Shopu, które kosztowały, mówię tak, około 50 zł. Zakładam, że kosztowały mniej, ale no tutaj będę zaokrąglać w górę ceny, których nie pamiętam dokładnie. A więc mamy już stylizację, która kosztowała 60 zł i już myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o buty, to ceny butów nie będę doliczała tutaj do stylizacji, no bo te ceny byłyby już dużo wyższe. Jeżeli chodzi o ceny tych stylizacji, to skupiamy się głównie właśnie na ubraniach, już bez dodatków. I do tego wszystkiego, tak jak mówiłam, właśnie takie zestawienie klasycznych niebieskich jeansów z bluzką z górą w paski, bardzo lubię, słuchajcie, zestawiać właśnie z czerwienią i do tego wszystkiego, do stylizacji, która kosztowała tutaj 60 zł, mam na sobie marynarkę.
marynarkę, która jest z Zary i która również jest z Vinted i która kosztowała maksymalnie 120 zł, około 120 zł. Też jestem przekonana, że kosztowała mniej, ponieważ nigdy nie kupiłam droższej marynarki z drugiej ręki niż właśnie 120 zł, ale zawyżam tutaj tę cenę i zobaczcie, że z tych trzech elementów, z elementów, które były używane, które są rzeczami drugiej ręki, mamy przepiękną według mnie stylizację. Taką stylizację, którą możemy wykorzystać na wiele, na milion różnych okazji, na milion różnych sposobów. Ja do tego mam na sobie też swoje botki z elastyczną cholewką, ponieważ właśnie do takich szerszych spodni to są takie moje ulubione buty, które ja najczęściej wybieram, ale zarówno inne jakieś rodzaje botków, jak i Adidasy, jak i co tam jeszcze możemy założyć, jak i jakieś takie ciężkie buty również do tej stylizacji będą pasowały. A więc mamy tutaj t-shirt 10 zł, spodnie, które kosztowały około 50 zł i marynarkę 120 zł, czyli razem daje nam to 180 zł i taką stylizację za 180 zł dla Was z mojej szafy wybrałam. Kolejna stylizacja, którą chciałam Wam pokazać, to już stylizacja dużo bardziej elegancka, dużo bardziej wyjątkowa według mnie. Wyjątkowa pod tym kątem, że możemy ją wykorzystać właśnie na takie wyjątkowe okazje, jak na przykład jakieś przyjęcie świąteczne, jeżeli takie macie w swoim domu, jeżeli takie organizujecie albo chodzicie na takie przyjęcia. Ale myślę, że też świetnie sprawdziłaby się podczas Wigilii albo na Sylwestra, w zależności od tego, no, gdzie idziecie, ale to jest taka stylizacja właśnie bardzo według mnie elegancka i mimo tego, że mamy tutaj przeźroczystą bluzkę, to bardzo gustowna, bardzo subtelna i właśnie elegancka, mimo tych przeźroczystości. I to jest właśnie ta bluzka. To jest bluzka z Zary, słuchajcie, która, no nie będę tutaj ukrywała, ona jest wykonana całkowicie z jakichś tam tworzyw sztucznych, ale jest bardzo cieniutka i dzięki temu bardzo przewiewna i te tworzywa sztuczne tutaj aż tak bardzo nie przeszkadzają, powiem Wam. Jest, jak widzicie, no bardzo fajny jest krój tej bluzki. Ma tutaj na rękawach bufki, a to, co najbardziej podoba mi się w bluzce, to jej kolor i materiał, z którego jest wykonana. Mam wrażenie, że to jest taki kolor i materiał, który teraz jest bardzo w trendach, bardzo modny. Nawet w tym filmie Zmierzymy z H&M-u pokazywałam Wam bardzo dużo rzeczy właśnie w takim stylu, czyli takich rzeczy z jakąś tam błyszczącą nitką, rzeczy w kolorze grafitowym albo w takim kolorze grafitu przełamanym czernią. To jest właśnie takie przełamanie grafitu i czerni. Bardzo ładna jest ta bluzka i ja, słuchajcie, tę bluzkę, która kosztowała 10 zł, a więc mamy górę 10 zł, zestawiłam ze swoją spódnicą, którą też już mogliście widzieć w jednym z moich holi lumpeksowych. I to jest spódnica, która wydaje mi się teraz, że kosztowała około 25 zł. I zapomniałam tego sprawdzić, a teraz już nie mam jak nagrywam ten film, a nie chcę przerywać nagrywania tego filmu. Wydaje mi się, że około 25 zł kosztowała właśnie ta spódnica. Ja ją pokazywałam Wam w jednym z moich holi lumpeksowych, na moim kanale ona jest. I właśnie tę spódnicę, która jest spódnicą za kolano, bardzo elegancką, wełnianą, grubą, porządną, ciężką, zestawiłam właśnie z tą bluzką, która jest przeźroczysta, która jest już taka bardzo lekka i wydaje mi się, że to zestawienie tych dwóch rzeczy, które no, wydawałoby się, że będą ze sobą kontrastować, że nie będą do siebie pasowały, no to to zestawienie wygląda bardzo dobrze. A więc mamy tutaj stylizację za 35 zł. 35 zł, słuchajcie, taka stylizacja. Ale no do tego wszystkiego, gdybyśmy jednak chcieli się troszeczkę zakryć tutaj tę górę, założyłam marynarkę. Marynarkę również z Zary, również z Vinted. Jest to marynarka, która kosztowała około 100 zł. Jestem przekonana, że tak było. Nawet sprawdzałam to w swojej historii zamówień na moim koncie Vinted. I to jest marynarka bardzo duża, dość oversize'owa, ale myślę, że do tej stylizacji świetnie ona pasuje i tę marynarkę przepasałam sobie paskiem, który również jest nowym paskiem w mojej szafie i to jest ten pasek, który mam tutaj też przy sobie.
Zwykły pasek, on jest wykonany z ekoskóry, nie wiem nawet jaka jest jego firma, bo tutaj nigdzie nie jest to napisane, ale to co wyjątkowe jest w tym pasku, to tutaj ten łańcuszek, który również jest właśnie w takim grafitowym, można powiedzieć, odcieniu. To nie jest takie czyste srebro, tylko właśnie widać tutaj różne odcienie szarości i to przepięknie wygląda właśnie z tą marynarką czarną i z tą bluzką grafitową, która wystaje spod tej marynarki. Wydaje mi się, że całość naprawdę przepięknie wygląda. Do tego mam na sobie swoje szpilki, które są z Gino Rossi. Ja też już Wam kilka razy na swoim kanale pokazywałam, ale tylko tutaj szybko powiem, że to jest model Savona. Jeżeli gdzieś znajdziecie model Savona z Gino Rossi, czy to ze skóry licowej, czy ze skóry zamszowej, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą to Wasze idealne szpilki. Naprawdę, z czystym sercem ja Wam polecam, ponieważ są to bardzo wygodne i bardzo stylowe, według mnie, buty. Możemy sobie tutaj zmienić buty na jakieś botki, żeby nam było wygodniej, albo na przykład na jakieś ciężkie buty. Też myślę, że to by świetnie wyglądało. Mam nadzieję, że ta stylizacja również Wam się podoba, tak jak podoba się mnie. Podsumowując, mamy bluzkę, która kosztowała 10 zł, spódnicę, która kosztowała 25 zł, co daje nam już razem 35 zł, plus pasek 5 zł, czyli 40 zł i marynarka 100 zł, więc za 140 zł mamy właśnie tutaj oto taką stylizację. Myślę, że cena jest bardzo atrakcyjna. W ostatniej stylizacji chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, które zostały mi jeszcze właśnie do pokazania Wam w tym filmie. I obie rzeczy są z H&M-u i to jest właśnie ten t-shirt. T-shirt, który mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądał tutaj w kamerze. On dość bardzo się gniecie, bo tutaj mamy połączenie modalu i wiskozy w składzie. I to rzeczywiście jest jego mała wada, że się gniecie, ale dzięki temu jest bardzo taki przewiewny, bardzo leciutki, myślę, że idealny na lato. Ma bardzo ładny tutaj napis przy dekolcie. Kosztował około 6 zł i stwierdziłam, że go sobie kupię, ponieważ ja mam bardzo mało takich basicowych t-shirtów, basicowych rzeczy w swojej szafie. No generalnie t-shirtów, więc jeżeli widzę t-shirt w lumpeksie, który jest w bardzo dobrym stanie, który wygląda jak nowy, to bardzo często go właśnie kupuję i tak było z tym t-shirtem. A druga rzecz, czyli tu mamy 6 zł, druga rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to są te spodnie i to są spodnie, które są z H&M-u, które, tak jak mówiłam, wykonane są w większości z leocelu. Mamy tuż tutaj dodatek wiskozy i poliestru i one są naprawdę bardzo wygodne i mimo tego, że są z H&M-u, to stwierdziłam, że sobie je kupię. Kosztowały 20 zł, więc nie były drogie. A dlaczego stwierdziłam, że je sobie kupię? Ponieważ są bardzo wygodne. Mają tutaj gumkę w pasie, której zobaczcie, że nie widać, ponieważ mamy szlufki, mamy tutaj ten pas wykończony, mamy generalnie wykończenie tego pasu, nie widać, że tutaj jest gumka, ale wewnątrz jest gumka, dzięki czemu te spodnie są bardzo wygodne. Mają też bardzo, no bardzo dobry skład, no tutaj nie oszukujmy się, leocel, wiskoza, to naprawdę bardzo ładnie wygląda, to wykończenie tego materiału jest tutaj takie troszeczkę błyszczące, bardzo przypomina jedwab. I to, dlaczego też kupiłam te spodnie, to fakt, że one naprawdę bardzo dobrze na mnie leżą i są dość długie jak na cygaretki. Ja jeżeli chodzi o H&M i generalnie powiem Wam takie sieciówki, to bardzo często mam problem jednak z długością. Często cygaretki, które no w założeniu są spodniami, które są troszeczkę krótsze, na mnie są niestety za krótkie, więc jeśli znalazłam takie spodnie w lumpeksie za 20 zł, które bardzo dobrze na mnie leżą, to stwierdziłam, że je sobie kupię, ponieważ ja mam różne rodzaje takich eleganckich spodni w swojej szafie. Mam spodnie garniturowe, takie typowo garniturowe, proste, troszeczkę luźniejsze po całości. Mam takie rozszerzane na dole. Mam spodnie, które są spodniami z wysokim stanem, jakieś tutaj troszeczkę w biodrach poszerzane i zwężane dopiero na dole, ale nie mam takich klasycznych cygaretek. I właśnie te spodnie takie są i stwierdziłam, że to są takie spodnie też bardzo uniwersalne, ponadczasowe, które z pewnością przydadzą się w mojej szafie. Ja tego typu spodnie bardzo lubię zestawiać ze sportowymi butami i właśnie w tej stylizacji, której tu chciałam Wam pokazać, zestawiłam sobie ten t-shirt, który kosztował 6 zł z tymi spodniami,
co daje nam stylizację za, słuchajcie, 26 zł. I to jest takie połączenie, które bardzo dobrze wygląda według mnie właśnie ze sportowymi butami. Ja powiem Wam, że takich sportowych butów tutaj w szafie aktualnie nie mam, więc pokazuję je Wam z moimi trampkami, ale świetnie wyglądałyby z białymi butami. Jeżeli takie buty macie w swojej szafie, to z pewnością one do takiej stylówki, właśnie do cygaretek i białego t-shirta wyglądałyby świetnie. I na to mam zarzuconą marynarkę, którą pokazywałam Wam też w poprzedniej stylizacji, czyli marynarkę za 100 i całą stylizację, słuchajcie, mamy za 126 zł. Bez butów oczywiście. No buty możemy tutaj sobie swobodnie wymienić, możemy wymienić sobie trampki na jakieś adidasy, ale jeżeli chcemy, żeby ta stylizacja była bardziej taka klasyczna, bardziej elegancka, no to możemy sobie wymienić adidasy na botki albo na jakieś takie duże, porządne buty, workery i to będzie taka stylizacja idealna właśnie na te chłodnie dni, na zimę, którą mamy za oknem. Myślę, że to jest też taka stylówka, która, i to są w ogóle takie spodnie, które są wykonane z takiego materiału, który też świetnie będzie wyglądał latem, ponieważ one są dość takie przewiewne, może nie są cienkie, ale są przewiewne i też na lato się świetnie sprawdzą. Więc do sandałek też by to dobrze wyglądało, generalnie do każdego rodzaju obuwia, wydaje mi się, jest to taka stylizacja, która będzie dobrze wyglądać. A dodatkowo połączenie tych spodni z marynarką w sumie daje taki efekt, można powiedzieć, garnituru, kompletu. Bardzo mi się to podoba i bardzo się cieszę, że takie spodnie w lumpeksie za 20 zł znalazłam. Jeśli chodzi, powiem Wam, o ten t-shirt, to on też nie jest zły. Kosztował 6 zł, jest bardzo przyjemny. Ten materiał jest tutaj naprawdę bardzo fajny. Ja też, powiem Wam, bardzo lubię rzeczy, które wykonane są z modalu. Bardzo lubię ten materiał właśnie, jeżeli chodzi o t-shirty, bluzki na długi rękaw, takie basicowe rzeczy. Myślę, piżamy na przykład, też ten materiał się świetnie sprawdza mi w piżamach, więc też cieszę się, że ten t-shirt sobie kupiłam. I tutaj podsumowując, mamy t-shirt za 6 zł, spodnie za 20 zł, to daje nam razem 26 zł, a do tego dokładamy sobie marynarkę za 100 i za 126 zł mamy przepiękną stylizację, bardzo uniwersalną, ponadczasową i również do wykorzystania na mnóstwo różnych okazji. I to były już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki rodzaj holu lumpeksowego Wam się spodobał. Mam nadzieję też, że to jest taki dobry sposób na to, żeby zachęcać do kupowania rzeczy z drugiej ręki, że rzeczywiście można znaleźć w lumpeksach, na Vinted, rzeczy używane, które potem rzeczywiście możemy wykorzystać w tych naszych stylizacjach i które do siebie po prostu pasują, które nie są jakimiś randomowymi rzeczami, które, wiecie, czasem zdarza się tak, że coś kosztuje złotówka albo 3 zł, nakupujemy tego bardzo dużo, a potem nie mamy tego jak, gdzie i z czym wykorzystać, tylko kupując świadomie, kupując rozsądnie, można kupować rzeczy z drugiej ręki, które rzeczywiście są bardzo fajne i które możemy wykorzystywać w codziennych stylizacjach. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i do następnego. Pa, pa!